to wrzucamy wiabłonowie. Jeżeli zaprezentujemy auto, które ja mam po raz pierwszy. Debiut taki można by rzec u nas. Peugeot 3008, już trochę takich Peugeotów mamy, ale Polifta jeszcze nie mieliśmy. 2021 rok modelowo i tak też go wystawimy, bo jeśli ktoś szuka 2021 roku i dalej, pewnie 20 nie zaznaczy. Ten samochód jest wyprodukowany dość niefortunnie, bo w ostatnich dniach grudnia 20 roku i jest już to Polift. Jest już to nowy model Poliftowy. Bardzo ładnie wykończone auto. Silnik benzynowy, 1,2 piórtek, 8-biegowa skrzynia, 230 Nm, dostępny już od 1750 obrotów. No, mówicie, że może być za słaby. Pewnie, ja wszystkim rekomenduję 2.0 HDI jak najbardziej. 180-konne, 400 Nm. Natomiast jeżeli ktoś chce kupić tanie, ładne, świeże auto, jeżeli ktoś chce mieć auto benzynowe, jeżeli ktoś chce, no różnica w cenie tu będzie kolosalna. Gdyby chcieć kupić taki samochód z 21 roku Poliftowy z 2.0 HDI, no to tutaj różnica byłaby naprawdę spora. Szwecja, samochód w oryginalnym malowaniu, samochód bezwypadkowy w pełni, samochód z oryginalnym przebiegiem wynoszącym 141 tysięcy kilometrów, gwarantowanym na piśmie. W ogłoszeniu podamy zarówno VIN, jak i datę wierzchniej rejestracji, jak i numer rejestracyjny, po którym to wszystko można sprawdzić. No, potwierdzicie sobie, także nie ma problemu. Zobaczcie, jakie piękne LED-owe, full LED-owe światło. Tutaj te kły. O, tu mamy napisane Peugeot LED Technology. Tutaj te LEDy, te kły, to wszystko temu autu dodaje nieprawdopodobnego uroku wraz z tą piękną, masywną atrapą. No jest zdecydowanie większa niż po pierwszej 3008 produkowanej od 16 roku. Przejdziemy do bagażnika. Klapa podnoszona ręcznie, a rolety brak. Co by mi nikt nie powiedział przy oględzinach, że było i nie ma. Po prostu nie ma. Koła zapasowego też nie ma, za to leży jakiś tutaj sobie zestawik naprawczy. Gniazdko 12V, lampeczka, to co zawsze w tych samochodach jest. Tutaj jest trójkąt. Samochód ma kamery. Zaraz do tego przejdziemy. Wersja Allure, ale to już jest poliftowy Allure. Ta faktura tapicerki jest odrobinę inna niż w przedliftowym Allure. To dzisiaj właśnie zauważyłem. Tutaj boczki mamy półskórzane. Tu mamy dużo miejsca z tyłu. 8-biegowy automat. Podgrzewane fotele. Ale i sprawna klimatyzacja. Ktoś by powiedział, że no tak, ze Skandynawii, no to muszą być fotele. Klima też musi być w drodze. Klima też musi być. Monitorowanie martwych pól. Trzymanie w pasie ruchu. To, co potrzeba, ten samochód ma. Jest wyposażony bogato, ale nie jest to najbogatsza wersja. Ok, let's go. Fotel w ogóle nie zniszczony, jak na te 141 tysięcy, podobnie jak kierownica. Tak sądząc po fotelu, to bym tutaj obstawiał, że jeździła szczupła niewiasta. Może się mylę, może nie. Natomiast wszystko by na to wskazywało, gdybym ja tym samochodem pokonał 140 tysięcy kilometrów, pewnie byłby zniszczony odrobinę bardziej. Znaczy, tutaj zdjęcie licznika, proszę bardzo. Czytanie znaków. Wszystko ten samochód, co powinien mieć, ma wspaniałe wirtualne kokpity. Mamy tutaj, możemy sobie wskazania nawigacji oglądać na zegarach. Bardzo fajny, bardzo poprawny samochód.
No i z racji tego, że przepraszam, jest to 1.2, będzie w bardzo dobrej cenie. Będzie w bardzo dobrej, bardzo atrakcyjnej cenie. Pokażę Wam już ten drugi stronę. Numer nadwozia. Można sobie sprawdzić, zobaczyć, nie ma problemu. Przednia szyba w oryginale z 20 roku. Tak jak mówiłem, to produkowane w ostatnich dniach roku 2020. Zobaczcie. No macie linii, chcecie sprawdzajcie, nie ma problemu. Do obejrzenia, do kupienia u nas w Jabłonowie, Aleja Krakowska 63. Zapraszam, polecam.